Cześć, siemanko, guten morgen, zmęczony woron. Chciałbym wam dzisiaj podziękować za pierwszego tysiaka, za taki pierwszy kamień milowy dla twórcy na platformie YouTube, który gdzieś tam przekracza jakąś tam pierwszą belkę. Jak wam kiedyś obiecałem, na nowym kanale wrzucę wam na tysiaka mój pierwszy film, jaki udało mi się stworzyć. Trwało to bardzo długo, ale udało się pierwsze kroki jakiegoś tam filmowania jakąś śmieszną kamerą za chyba wtedy 20 euro. Taka przypominajka i dla mnie jakby zwieńczenie pracy. W sumie w tym roku, w lutym, minęło 4 lata, jak zacząłem bawić się w internetach. Także dziękuję wam serdecznie dla tych, którzy są za, dla kontentu rowerowego. Tu możemy podzielić na jakieś tam wyścigi, możemy podzielić na jakieś tam ciekawostki techniczne, moje doświadczenia i dzielenie się z tym z wami. Jakieś tam wycieczki, tak. No i co? I chyba główny cel kanału to jelitkowo, czyli pokazanie wszystkim tym, którzy zmagają się nie tylko z jelitem drażliwym, ale z innymi chorobami, że warto jest przełamywać siebie, jak i próbować, ryzykować i iść trochę dalej, żeby żyło nam się łatwiej, bo przede wszystkim o to chodzi, żebyśmy byli sprawniejsi w życiu nas pomiędzy ludźmi, nas w społeczeństwie, żeby nam było łatwiej i przede wszystkim nie bójmy się o tym, żeby mówić, że coś jest z nami nie tak, żeby było nam łatwiej i inni nas mogli w pewnym sensie zrozumieć. Także dziękuję wam za tego tysiaka i zapraszam do obejrzenia, ale nie śmiejcie się głośno, bo jakoś nie powala, ale chęci były wielkie. Dziękuję, trzymajcie się, hej. Siemanko. Co? Boicie się wejść? Nie ma co dygać. Zapraszam was do mojego świata.
się w kolejnym filmiku. Oczywiście w szosu, po szosie.